We wtorkowy wieczór w podsuwalskim Płocicznie doszło do tragicznego zdarzenia. 34-letni mężczyzna zabrał kilkuletnią córkę na wycieczkę łódką po jeziorze Staw. Z niewiadomych przyczyn wraz z dzieckiem wypadł z łódki. Zmagającą się z wodą dziewczynkę zauważył mężczyzna znajdujący się na brzegu, dzięki czemu jej życie udało się ocalić. Niestety los ojca siedmiolatki okazał się tragiczny. Poszukiwania, w których wzięło udział kilka zastępów straży pożarnej, w tym ekipy NURK, zakończyły się wyłowieniem ciała 34-letniego mężczyzny. Postępowanie mające na celu ustalić okoliczności zdarzenia i zbadać przyczynę tragedii prowadzi suwalska policja.